III Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu świętowało 75-lecie istnienia. Do szkoły przyjechało wielu absolwentów i byłych pracowników, by wspólnie z obecną kadrą i uczniami świętować jubileusz. Jako datę powstania szkoły podaje się 1 października 1949 roku, kiedy zarząd nad wcześniejszą publiczną szkołą powszechną objęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i przemianowało ją na ogólnokształcącą szkołę TPD stopnia podstawowego pierwszego licealnego. Wszyscy, którzy czują się ze szkołą mocno związani, spotykają się co 5 lat na uroczystym zjeździe absolwentów. Każda szkoła z taką historią to suma spotkań uczniów, nauczycieli i ich wzajemnej współpracy. To czas wielu wspólnie spędzonych dni radości, wzruszeń, uśmiechu i łez. Zadaniem każdej szkoły jest pomoc dziecku w budowaniu samego siebie, w wykorzystaniu jego bezcennego potencjału. Myślę, że nasi absolwenci, ale też obecni uczniowie czują, że celem naszej różowej szkoły jest oczywiście pomoc w nauce, ale przede wszystkim poszanowanie rytmu rozwoju każdego młodego człowieka. To jest dla nas istota edukacji. Szacunek, wsparcie i zaufanie, które kierujemy w stronę młodych ludzi. Dzięki tym fundamentom wiemy, że nasi uczniowie oprócz wiedzy otrzymują w szkole sprzyjającą atmosferę i odpowiednie warunki rozwoju. To najpiękniejszy prezent, jaki nasza szkoła może ofiarować młodym ludziom. Poczucie akceptacji i spokoju. Szczęście. 75 lat temu uczniowie i nauczyciele w III Liceum nie wiedzieli, jaki będzie dzisiejszy świat. Co się zmieni i my do końca też nie wiemy. Co będzie, kiedy nasi obecni uczniowie dorosną, kiedy zmierzą się z dorosłymi decyzjami. Dlatego uczymy ich otwarcia się na zmiany, zrozumienia dla ich i ciągłej chęci do samodoskonalenia. Pokazujemy im, że warto się uczyć, że warto w życiu szkoły być w życiu szkoły, miasta i regionu. Na uroczystości nie mogło zabraknąć wieloletniego dyrektora szkoły, którego ciepło wspominają absolwenci ponad 2 dekad, o czym świadczy fakt, że Waldemar Semczyk na przywitanie otrzymał długie owacje na stojąco. Kilka dni temu jeden z absolwentów zwrócił się do mnie z pytaniem, czy mocno zalazł mi za skórę. I miałem problem z odpowiedzią, bo tak naprawdę w mojej pamięci nie ma rzeczy złych, niepotrzebnych. Pamiętam wszystko to, co dobre. Pamiętam, jak wiele od Państwa uczyłem się i nadal się uczę. Bo nie ulega wątpliwości, że Państwo cały czas rozwijacie się. Zwykle, kiedy rocznik absolwentów opuszczał szkołę, mówiłem, abyście realizowali swoje pasje, swoje marzenia. I okazuje się, że to robicie. Ja obserwuję Państwa rozwój. Staram się kibicować w tych sytuacjach, kiedy odnosicie sukcesy. W wielu wypadkach przyznaję, że pomyliłem się co do tego, jak widziałem Państwa przyszłość. Ale nie ulega wątpliwości, że zawsze będę śledził z pewnymi emocjami to, co Państwo robicie, gdzie jesteście, w jaki sposób funkcjonujecie. Każda szkoła na swój sposób jest unikalna. Czym wśród innych placówek wyróżnia się III Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika? Ta nazwa to nierozerwalne połączenie szkoły i jej patrona. Bo przecież Mikołaj Kopernik to nie tylko astronom, to również matematyk, ekonomista, filozof, lekarz, tłumacz i mogłabym tak jeszcze kilka innych rzeczowników wymienić, niemniej właśnie tak kształci III Liceum, wieloobszarowo. Ale III Liceum ma jeszcze jedną wielką zaletę. Wyspecjalizowało się w czymś takim, co się nazywa atmosfera, która tutaj panuje. Atmosfera pełna empatii, tolerancji i wzajemnego szacunku. Bardzo często rozmawiałyśmy o tym z panią poseł Bielawską, jak cudownie w tej szkole utworzyła się atmosfera. Atmosfera stworzona przez dyrektora szkoły, grono pedagogiczne, uczniów, rodziców i całą społeczność szkolną. Tej atmosfery bardzo, bardzo Państwu zazdroszczę i bardzo serdecznie jej gratuluję.
Po formalnych uroczystościach wszyscy udali się do Harcówki, gdzie zaplanowano luźne spotkanie integracyjne, koncert zespołu muzycznego. Podczas wizyty w szkole spotkać można było wolontariuszy, którzy zachęcali do wpłacania funduszy na rzecz remontu zegara na szkolnej wieży. Link do zbiórki znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.